Zobaczcie, takie mam dwie książki o Inkach i o Aztekach. No i cóż, jak myślicie, którzy byli groźniejsi? Zazwyczaj Aztekowie uchodzą ze straszniejszych, bardziej okrutnych i tak dalej. Ale jak zobaczymy, Inkowie też potrafili składać ofiary z ludzi, także to nie jest takie proste. Zacznijmy od Azteków. To są takie książeczki z serii Straszna Historia. Terry Deary ilustrował Martin Brown. A to jest Terry Deary, ale nie ma kto ilustrował. Ilustrował Philip Reeve. O, nie Martin Brown, to Philip Reeve. W każdym razie już sam tytuł, zobaczcie, mamy strasznych, paskudnych Azteków i niewiarygodnych Inków. Wiadomo, że Aztekowie byli okrutniejsi, ale Inkowie też potrafili być okrutni, wbrew temu, co się wydaje, mimo stereotypu takich sympatycznych, grających na fujarkach ludzi w poncho. Między innymi mi się wydaje, że Aztekowie uchodzą, znaczy oni faktycznie byli okrutniejsi, ale ten taki stereotyp, że oni są po prostu zawsze tylko okrutni, a Inkowie zawsze tylko łagodni, pochodzi też stąd, że kadzimy narodom, które nadal istnieją, bo Inkowie tak naprawdę nadal istnieją, a Aztekowie nie za bardzo. To duża różnica i trzeba pamiętać o takich rzeczach, że polityka historyczna wchodzi, jeżeli lud nadal istnieje. Na przykład Majowie nadal istnieją, i mimo, że ich kalendarz nie wymyślili oni sami, tylko Olmekowie, to mówimy kalendarz Majów. Dlaczego? Bo Olmekowie nie istnieją, a Majowie tak. I Majowie mają reputację geniuszy od kalendarza, mimo że im się nie należy, bo to Olmekowie wymyślili. Ale to zaraz. Powinno się mówić kalendarz, słynny kalendarz Olmeków. Dobrze. Zobaczmy, co tu sobie zaznaczyłem, żeby wam opowiedzieć. Aztekowie jako sąsiedzi byli z piekła rodem. Zły Aztek mógł nawet wbić się wrogowi zębami w ramię. Dobra. W 1500 roku przed naszą erą Majowie przerzucili się z myśliwstwa na rolnictwo. To jest ciekawe, że Majowie są pierwsi na placu boju, można powiedzieć, i do dzisiaj zostali. Przeżyli wszystkich innych, ale w jakiś sposób dziwną mieli relację z własną cywilizacją. Więc Majowie 1500 lat przed naszą erą przerzucili się z myśliwstwa na rolnictwo, więc się zrobili takimi bardziej łagodniasiami, jeżeli tak można powiedzieć, bo to wszystko były bardzo agresywne ludy. 1200 Pne we wschodnim Meksyku zaczynają dominować Olmekowie. Olmekowie znikną około 300 roku przed naszą erą. Olmekowie zniknęli. Olmekowie byli znani z tego, że walczyli maczugami i kuli bransoletami, czyli coś w rodzaju kastetu z epoki kamienia, kamiennymi kastetami. Kuli takimi bransoletami i mieli maczugi. Składali ofiary z ludzi oczywiście, Olmekowie też. I Olmekowie dominowali około od 1200 do powiedzmy tam kilkaset Pne i oni całkowicie zniknęli nagle. Około 300 roku przed naszą erą. I Olmekowie zostawili po sobie ten sam zestaw, co wszyscy będą kopiować, czyli piramidy, kamienne rzeźby i kalendarz. Więc to jest kalendarz Olmeków, a nie Majów. Majowie wchodzą tam, jakby na to, co tamci zostawili, budują własne miasta, kontynuują kalendarz i tak dalej. Jakieś 150 lat przed naszą erą Majowie zaczynają wznosić świątynie, które stają się coraz większe i coraz fantastyczniejsze. Około 300 roku już naszej ery, czyli mniej więcej wtedy, kiedy w
Cesarstwie Rzymskim zaczyna panować jezusizm, przepraszam, chrześcijaństwo. Jest początek wspaniałego rozwoju kultury Majów. Powstaje wiele piramid, odbywają się liczne krwawe obrzędy. Tak, tak, Majowie to też nie są miłe misie. Wszyscy oni byli. Około 600 roku został zniszczony Teotihuacan. Nie wiadomo, kto zniszczył to miasto. W Meksyku jest bardzo dużo ludów. W większości nie znamy i dużo miast. Około 850 roku, czyli gdzieś tak 100 lat przed państwem Mieszka I, pałeczkę przejmują Toltekowie, wspaniali artyści budowniczowie. Wznoszą piramidy tak wielkie jak w Egipcie. Znają już metal też, co ciekawe. Kończy się epoka kamienna, ale nadal nikt nie wymyślił koła. Majowie w tym samym czasie, około właśnie 850 roku już naszej ery, czyli w czasach, no, powiedzmy, Karola Wielkiego plus trochę, coś pomiędzy Karolem Wielkim a Mieszkiem I, Majowie te porzucają wiele swych miast na nizinach. Dlaczego? Nie wiadomo, znowu nie wiadomo. Prawdopodobnie to są jakieś boskie, że musicie to, bo Bóg klapa plapap chce tego czy tamtego. Wiecie, o co chodzi. Dopiero około 1300 roku, czyli na nasze to jest tą czasy Władysława Łokietka, przybywają Aztekowie. Na początku Aztekowie służą mieszkańcom miasta Kolhuacan, ale mordują ich księżniczkę w nadziei, że stanie się aztecką boginią wojny. Jest taka legenda, że władca Kolhuacanu daje im swoją córkę za żonę temu szefowi Azteków, ale jest wielce zdziwiony, że złożyli ją w ofierze. No i za to oczywiście zostali wypędzeni przez Kolhuacańczyków i osiedlają się na wysepce pośród bagien. Ale w 1325 roku, znowu czasy Władysława Łokietka, Aztekowie budują swoją stolicę, właśnie Tenochtitlan, czyli Meksyk, obecne miasto Ciudad de México, albo jak mówi się czasem Mexico City. Dobra, 1367 Aztekowie walczą dla królestwa Tepaneków i podbijają dla tych Tepaneków Dolinę Meksyku. Czyli Aztekowie przyszli jako przybłędy, jako obcy i jako najemnicy. W połowie XV wieku Aztekowie są, wydają się zbyt silni, znaczy w połowie, trochę wcześniej, 1427. Aztekowie za bardzo rosną w siłę i Tepanekowie próbują ich zniszczyć. Wiadomo, że 1519-21 Hiszpanie pobijają Azteków i podbijają. Co ciekawe, Aztekowie no, są wyciachnięci, ale Majowie nadal coś tam jeszcze kombinują. W 1696 roku, pod koniec XVII wieku, ostatni wolni Majowie spotykają chrześcijańskich misjonarzy i oczywiście składają ich w ofierze. A co to? Tych księżulów tam spalili. Dla Quetzalcoatla albo kogoś tam innego. W 1901 roku rządowe wojska Meksyku pokonują ostatnich zbuntowanych Majów. Majowie żyją jako chłopi na ziemiach, którymi niegdyś rządzili. Czyli Majowie próbowali zrobić powstanie. Tak, tak, w 1901 roku. Mają większe samozaparcie niż Inkowie, którzy ostatnie powstanie zrobili w 1782 chyba, w XVIII wieku. Tak zwane powstanie Tupac Amaru II. Dobra. Pierwszym wielkim ludem Meksyku byli prawdopodobnie Olmekowie. Oni to wymyślili okrutną grę w piłkę, bo żeby
gra w piłkę wyszła dobrze, to były trzeba było zciąć łeb paru ludziom. Żeby gra się udała. Były różne mity, że Aztekowie pochodzą od Egipcjan. To było wtedy, kiedy nie za bardzo jeszcze wiedziano, że ta kultura Azteków nie jest wcale niczym nadzwyczajnym specjalnie w tym rejonie Meksyku i że te ci wszyscy Toltekowie, Olmekowie, oni są dosyć podobni wszyscy. No w każdym razie piramidy egipskie mają precyzyjną konstrukcję, to są wymagały wiedzy matematycznej. Piramidy Majów na przykład to sterty ziemi i gruzów. Oczywiście piramidy innych ludów są, tych mezoamerykańskich są lepsze, ale to też nie jest poziom egipski. W każdym mieście Majów były dwie studnie. Czasami trzeba było wrzucić do wody dziewczynkę, żeby spytać, co bogowie źródła przekazali. Czyli ta dziewczynka była tam moczona cały dzień o świcie, przez pół dnia i czy wszystko okej, nie? W tej studni. Majowie raczej nie składali ofiar z młodych ludzi, tylko ze starych, jeżeli w ogóle. To jest ciekawe. Czyli wszystkie te ludy były niemożebnie okrutne, ale niektóre każdy na swój sposób. To jest system liczenia majski. Taki prosty, kreska, kropka. Takie oczko to było 0, kropka to było 1. Podobne trochę do rzymskich cyfr. A kreska to było 5, także całkiem nieźle mieli swoje własne liczenie. Ale pieniędzy chyba nie znali, gospodarka wymienna. Majowie opuścili miasta około 850 roku, już mówiłem. Wtedy dominują Toltekowie. No i Majowie nie wiadomo, czemu opuścili. Niektórzy, że trzęsienie ziemi, że epidemia, że nie znali nawozów, więc wyjałowili wszystkie pola. Jak Aztekowie byli najsilniejsi, czyli po 1420 którymś tam roku, to właściwie wszystkie ludy musiały się z nimi liczyć i składać im rozmaite ofiary i tak dalej. Dawać im zakładników na ofiary dosłownie też. Zakładników, no swoich ludzi oddawać. Zresztą w ogóle było tak, że Aztekowie ruszali i prowokowali bunty antyazteckie, żeby móc twierdzić, że nadal pokonali wrogów. Czyli sami robili sobie wrogów, żeby było z kogo robić ofiary. Wyjątkowe hultajstwo Aztekowie. W każdym razie nie dawali sobie rady z Taraskami. Taraskowie mieli fantastyczne twierdze. Taraskowie byli znani z tego, że jak umierał wódz, to chowano razem z nim, razem z królem, chowano kucharza, wszystkich kuchennych, stróża królewskiego, zarządcę królewskiego i 40 służących, w tym lekarza, który go leczył. Majowie do dzisiaj mieszkają między innymi na półwyspie Yucatan. Nazwa się wzięła stąd, że jak Hiszpanie spytali, jak się nazywa ta ziemia, to powiedzieli Cihuatan. To znaczyło nie rozumiem. Majowie wierzgnęli ostatni raz w 1970 latach, jak terroryści do wiosek Majów w Gwatemali przybyli terroryści i zmuszali Majów do udzielenia im schronienia. Majowie zrobili krwawe powstanie przeciwko tym terrorystom. Takie jajka, słuchajcie.
Nie wiadomo, skąd się wzięli Aztekowie. Oni przybyli dopiero około 1300 roku. Dopiero są w Dolinie Meksyku. Być może Aztekowie są w ogóle z USA, tak naprawdę, mówiąc dzisiejszymi terminami. Prawdopodobnie. No i zostali najpierw wybici do nogi prawie przez władcę miasta Colhuacan, a potem właśnie potem się mu wysługiwali. Władca Colhuacanu podobno miał wysłać Azteków na walkę z tak silnym wodzem, że liczył, że pozbędzie się kłopotu jakby obustronnie. No i okazało się, że Aztecy pokonali tego nieprzyjaciela. No więc wtedy władca Colhuacanu powiedział, że dobra, oddam moją córkę za żonę waszemu szefowi. No i się okazało, że oni złożyli w ofierze ją, licząc, że ona się przepoczwarzy w ich boginie wojny czy coś, gdy będzie właśnie złożona w ofierze. W każdym razie od tego, od tej powiadania między Colhuacanem a Aztekami, to co się wydarzyło, to dało asumpt do mówienia, że Aztekowie są bardzo groźni, natomiast ci Colhuacanie są super, tak? Colhuacanie byli Toltekami, to tak przy okazji, to jest podtyp Tolteków. I Aztekowie nauczyli się składać ofiary z ludzi od Tolteków, więc to jest bardzo już dziwna historia, bo to jest tak. Mamy wodza Colhuacanu, czyli Toltekowie, i mamy Azteków. Aztekowie na początku nie składają ofiar z ludzi, ale złożyli ofiarę z dziewczyny, którą dał im na żonę dla władca Colhuacanu, na żonę dla wodza azteckiego. Dziwne, prawda? Dobra. Toltekowie prawdopodobnie jako pierwsi zaczęli składać w ofierze ofiary. Także w sumie jedyni normalni to chyba Majowie z tego wynika. Ale też coś słyszałem, że oni składali ofiary, tylko może mało. W każdym razie Aztekowie też przyjęli oczywiście ten zwyczaj. No i tutaj Hiszpanie pisali, że który podbili Meksyk w 1519-21, pisali, że trochę wcześniej, w 1487 roku, znaleziono prawdopodobnie w ciągu jednej uroczystości zabito 80 tysięcy ludzi. To jest niemożliwe. Aztekowie by nie dali rady zgromadzić tylu ludzi nawet. W 1803 roku baron Alexander von Humboldt, wielki podróżnik niemiecki, przybył do Meksyku, by zbadać historię Azteków. Odkrył wówczas 3-metrowej wysokości posąg ważący 12 ton. Posąg został wyrzeźbiony z pojedynczego bloku skały wulkanicznej. Był bardzo brzydki. Był tak brzydki, że Humboldt czym prędzej zakopał go z powrotem. Tak wyglądał mniej więcej. Taka bogini dziwaczna. Ona się nazywała Coatlicue. Coatlicue. Bogini czego? Bogini. Hmm.
Nie napisał czego bogini. W każdym razie bogini. Aztekowie nie znali przypraw. Nie znali kukurydzy, naprawdę? Trochę się dziwię. Nie, znali przecież oczywiście. Nie, no właśnie. Mają za... dobra. Aztekowie, Majowie wymyślili to, z czego robimy dzisiaj gumę do rzucia. Aztekowie wnieśli do światowej kuchni chili, kukurydzę, dynie, pomidory, indyki i ziarna kakao, ale nie znali ziemniaków i jeszcze tam czegoś. Aztekowie jedli te rzeczy, które Hiszpanie nazywają quesadillas, burritos i tortillas, czyli mniam mniamcia, ale Aztekowie i inni mieszkańcy Meksyku dawnego jedli też małpy, ropuchy, żaby, rzęsę z jeziora, jaszczurki, mrówki, kijanki i psy. Z tych rzeczy próbowałem tylko mrówek kiedyś. Aztekowie posługiwali się kalendarzem tym samym co wszyscy tam, czyli tym olmekowym. 365 dni, ale nie mieli roku przestępnego. Miasto Tenochtitlan było czystsze niż jakiekolwiek europejskie, bo codziennie tysiące zamiataczy działało tu. Zamiatacze byli zwykle jeńcami wojennymi. Były różne święta, dzień zejścia wód, czyli tam, gdzie jest dużo błota i deszczu. Dzień przekłuwania dzieciom uszu, bo chodziło o to, że uszy były obciążone takim tutaj tym, żeby się wydłużały. Długie uszy to elegancja. Aztekowie potrzebowali oczywiście wrogów do składania ofiar. Problem polega na tym, że około 1500 roku, czyli trochę przed przybyciem Hiszpanów, właściwie wszystkich już podbili lub podporządkowali, nie mieli już wrogów. Więc co robili? Te hultaje szły, udawali się w przebraniu do obcych miast i wytwarzali bunt, spontaniczny bunt, tak żeby mogła potem przyjść wyprawa karna z Tenochtitlanu. Nieźle, co? To trochę tak jakby, nie wiem, Rosjanie wysłali specnaz przebrany, który założył sobie sztuczne brody do Groznego i tam mówili, to Rosja jest do dupy, trzeba walczyć z Rosją. No i potem, tak, racja, mówią podburzeni Gruzini. Inni tam, no to wszystko jedno, już tam Gruzini czy Czeczeni. I potem Rosja może zrobić wyprawę karną. Coś w tym stylu. Jak dzieci się rodziły, to mówiono, przeszedłeś na ziemię, która jest miejscem cierpień, bólu i męki, miejscem chorób, głodu i pragnienia. Dzieciom nadawano imię od nazwy dnia, w którym się urodziło, czyli Friday jest nie tylko u Daniela Defoe. Może stąd w ogóle ten pomysł, żeby nazwać piętaszka piątkiem, bo on jest piątek prawidłowo. Aztekowie byli okrutni, ale byli też jedynym ludem na świecie około 1500 roku, który zapewniał naukę także dziewczętom. Edukację zaczynano po ukończeniu 15 roku życia. Kończono z chwilą ślubu w wieku około 20 lat, czyli dziewczyny miały
Chłopcy mogli wybierać między szkołami dla kapłanów i dla wojowników. Dziewczyny uczyły się zazwyczaj śpiewu i tańca. Co ciekawe, chłopiec astecki, chłopak, sam sobie wybierał narzeczoną. Pytał rodzinę dziewczyny o zgodę, ale nie musi zabiegać o zgodę samej dziewczyny. Rodzina dziewczyny organizowała ucztę dla gości w swoim domu. Po przyjęciu musisz czekać aż do zmroku. Śluby zawierane są nocą. Narzeczoną do domu pana młodego niesie na plecach stara kobieta. Kobieta na plecach. Co jak mam nadzieję, że dobierali jakoś w miarę krzepka starucha i w miarę lekka panna młoda. Młoda para zasiadała na macie rozłożonej przed ogniskiem już w domu pana młodego i wręczano im prezenty. Uważano, że był ślub, kiedy płaszcz chłopaka związał się z bluzą dziewczyny. I kolejne przyjęcie, już poślubne. Czyli przyjęcie przedślubne i przyjęcie poślubne. Po północy. Nie po północy. Po północy czy po... Zaraz, trzeba czekać. Do nocy czy do północy? Bo to nie jest to samo. Do zmroku, tak, do nocy. Do nocy. Czyli jedno przyjęcie w trakcie dnia i jedno przyjęcie w domu pani młodej. I potem jak zapada zmrok, ślub u pana młodego i drugie party u pana młodego. Wojownicy azteccy nie znali oczywiście stali, nosili grube kaftany z pikowanej bawełny. Wierzyli, że z chwilą śmierci na polu bitwy zamieniają się w kolibry i ulatują do nieba. Ładne. W kolibry, proszę bardzo. Aztekowie nie zjedliby swoich pobratymców, nawet gdyby umierali z głodu. Były znane było to, że jedli korę drzew, byleby tylko nie tykać ciał zabitych towarzyszy. Także byli antykanibalami. Gra w piłkę. No niestety jest też wieszak na czaszki do umieszczania głów złożonych ofiar, które mają czuwać nad grą. Czyli jeżeli Aztekowie grali w piłkę, to martwili się zapewne jeńcy, bo kilku z nich musiano poświęcić, żeby się gra udała. To by było coś. Ja myślę, że Polacy by trochę przyhamowali ze swoim uwielbieniem dla futbolu, gdyby ścięto łeb paru wykopkom na przykład przed meczem i zatknięto łby kilku takich internetowych troli na żerdziach, żeby się Lewandowskiemu udała gra, to może by nie było takiego kociokwiku profutbolowego wreszcie. Także niezły pomysł. Czasami drużyny ustalały, o co grają. O złoto, o niewolników, o szlachetne kamienie, dać w zastaw dom. Niezłe jaja. Tak jak w koszykówce, gracze tej samej drużyny podają sobie piłkę do momentu zajęcia pozycji, w którym mogli zdobyć punkt. Punkt zdobywa się przerzucając piłkę przez jeden z pierścieni zawieszonych na murze. Graczy też około 10, jak w piłce nożnej. Około, nie musiało być koniecznie tyle, po równi musiało być. Gumowa piłka średnicy około 15 cm. Te gumowe przedmioty to właśnie były przedmioty, które wymyślili Majowie i to oni, im zawdzięczamy też gumę do rzucia, bo to jest ten materiał. Spożywczą gumę, że jak to nazwać. Aztekowie, chociaż kształcili kobiety, to generalnie uważali, że najlepiej jak kobieta umrze przy porodzie. To wtedy jest największy szacun dla kobiety. To najlepiej, to wtedy jest nieskazitelne. Pewnie najlepiej wydając na świat chłopca.
No, potem jest o podboju, czyli wiadomo, wierzono, że Quetzalcoatl będzie brodaty i blady, i taki właśnie był Hernán Cortés, i to mu ułatwiło. Kiedy chrześcijanie powiedzieli, jedzcie ten chleb, to jest ciało naszego Boga, i pijcie to wino, bo to jest jego krew, to kapłani stwierdzili, że no dobra, no to kanibalizm, trudno. Bo dawniej nie, żaden kanibalizm. Czyli można powiedzieć, że w pewien sensie chrześcijanie nauczyli w mniemaniu, przynajmniej azteckim, kanibalizmu. Cortés spalił żywcem kilku dostojników azteckich, kiedy zobaczył, jak oni wyrywają serca podczas tych swoich ceremonii, i zawsze mnie to śmieszyło, że tak jak Hiszpanie byli zszokowani okrucieństwem azteckim, ale swoim oczywiście nie, por supuesto, tak Aztekowie byli zszokowani tym, że Hiszpanie spalili paru facetów, ale tym, że sami wyrywali serca, no to spoczko, to jest business as usual aztecki. Zawsze mnie to śmieszyło, że każdy tam mówi, to jest coś na zasadzie, nie wiem, że Rosjanin mówi, a my zapijamy się na śmierć, i Hiszpan mówi, o Dios mio, a my uciekamy po uliczkach Pampeluny przed bykami i czasami nas tratują, o tam matuszka Rosjeja, coś to jest. Natomiast swojego nie widzimy. Zresztą mnie to śmieszyło. Montezuma próbował przekonać lud, że Hiszpanie są przyjaciółmi, i dlatego go obrzucono kamieniami. Jeden z kamieni zepsuł mu zdrowie i kilka dni później zmarł. Montezuma do końca wierzył, że Hiszpanie są jego sojusznikami i sojusznikami jego ludu. Aztekowie wiedzieli, że są ludem, który przybył prawdopodobnie gdzieś z rejonów Teksasu, Kalifornii może, i że są nowym elementem w Meksyku. I dlatego myśleli, że kiedyś Quetzalcoatl w imieniu innego ludu się upomni o tę ziemię. Więc nawet to, że byli wypierani przez Hiszpanów, to dla niektórych się jakby kwestie kortezowe, kwestie konkwistadorskie, no odpowiadały temu, co powinno być, czyli przychodzą ci i claim swoją własność terytorialną, prawda? Dobra, Inkowie. Inkowie też nie są tacy sympatyczni z kolei, tak jak Aztekowie. Przypomniałem sobie, że Aztekowie przynajmniej kształcili młodzież i mieli kilka fajnych dań, także nie byli tacy straszni, tylko i wyłącznie. Tak Inkowie nie byli aż tacy sympatyczni, jak się wydają. No, ich państwo było totalitarne skrajnie, nie? Państwo Inków, znacznie bardziej niż państwo Azteków. No ale co tutaj jest? Słuchajcie, około 1250 pne, mieszkańcy Andów zaczynają się łączyć w plemiona. Wcześniej nawet plemion nie było, czyli to są znacznie młodsze wszystko cywilizacje. Potem był taki lud Huari, około 600 naszej ery, i on zjednoczył wszystkich, ale potem sobie poszli, nie wiadomo czemu, po 300 latach, około 900 roku, i znowu się wszystko rozpadło na plemiona. Także znowu zaczynamy jakby od zera. 1105, mniej więcej wtedy Inkami zaczyna rządzić władca Sinchi Roca, ale lud nie jest zbyt potężny. Inkowie stają się potężni dopiero w połowie XV wieku, czyli 100 lat po Aztekach, kiedy Aztekowie zaczynają być ważnym ludem, dopiero
wtedy, nie? Dopiero gdzieś tak w połowie XIV wieku, a w połowie XV wieku Aztekowie są właściwie panami wszystkiego. Natomiast Inkowie od 1438 roku do gdzieś 1480 roku opanowali całą swoją okolicę i to stworzyli to imperium. Czyli to imperium było niezwykle młode, kiedy przybywają Hiszpanie, kiedy przybywa Pizarro. Jeden z wodzów inkaskich, Manco Capac, zabił swoich braci, bo za dużo jedli i poślubił swoją siostrę, no bo przecież nie mógł poślubić chamki. Władca inny, Sinci Roca właśnie, czyli ten, który objął rządy około 1105 roku, czyli taki ich chrobry, to on co on tutaj? Nie, nic ciekawego, żeby był elegancki, elegantem był, no i to przynajmniej się pozytywnie. Potem był kolejny, to był Locke Jupanqui, który nie łupił chłopów, był łagodny, a został zapamiętany z dwóch rzeczy. Po pierwsze był mańkutem, był leworęczny i to pamiętano to, i że był tak brzydki, że z żoną nie spłodził dzieci, ponieważ nie chciała. I w końcu ojciec zmusił tą córkę wodza sąsiedniego plemienia, żeby urodziła mu syna. I ten syn, Maita Capac, nie był brzydki, a był bardzo silny. I wyćwiczył swoich ludzi w rzemiośle wojennym i od tego momentu, to już pewnie jest jakieś prawie, pewnie jakieś 1100 kilkadziesiąt? A nie, to już oni przeskoczyli. Maita rządził Cusco w już XIV wieku. No sobie tak pojechali po prostu, wybrano sobie kilku wodzów. No i ten Maita wyćwiczył Inków w rzemiośle wojennym, ale tak naprawdę to tylko na tak względnie, ponieważ nie byli specjalnie wojowniczy. Maita Capac to nie są Aztekowie. Maita Capac uczynił swego syna Capaca Jupanqui władcą Cusco, po czym zmarł. Większość władców wyznaczyła na następcę najstarszego syna, ale Capac Jupanqui został szefem nie dlatego, że był najstarszy, tylko dlatego, że jego starszy brat był zbyt brzydki. Znowu to samo, żeby rządzić. Ciekawe, że Atahualpa też swojego brata odsunął od władzy, dlatego że jego brat był brzydki. Więc ta brzydota była taką ograniczającą rzeczą dla tego rodu. Na szczęście nie dotykała wszystkich członków tego rodu, że tak powiem. Syn Capaca Jupanqui, czyli Inka Roca, podbił jeszcze trochę ziem na południowy wschód od Cusco, ale Inkowie nie byli zbyt dobrymi wojownikami. Więc szło to powolutku. Inkascy wojownicy ruszali do bitwy z pieśniami, które były przerażające i straszliwe. Śpiewali o tym, że będą pić z czaszki wrogów, że z zębów wrogów zrobią naszyjniki, że flety zrobią z ich kości, a ze skór bębny. Nie wiadomo, czy tak śpiewali, bo mieli na to ochotę, czy żeby przestraszyć. Pewnie jedno i drugie. Inkowie nie znali pisma, chociaż wymyślili bardzo sprytny sposób zapisu informacji przez wiązanie supełków na kolorowych sznurkach. Mieli swoich biegaczy, listonoszy, sztafeciarzy. Nazywali się Haski.
pisze się to zazwyczaj po hiszpańskiej transkrypcji ze zrozumiałych względów CHASQI. Sztuka polega nie tyle na bieganiu, ile na zapamiętaniu informacji. Posłaniec nie mógł przekręcić ani słowa z przekazywanej informacji, bo i to za to czekała go kara. Wiadomości przekazywano na odległość blisko 220 km w ciągu jednego dnia, jak z Warszawy do Kielc. Tutaj tłumacz wykonał sprawę. Zamienił pewnie Birmingham i Hammersmith albo coś takiego na Kielce i Warszawę. Żaden inkaski władca nie dziedziczył całej ziemi po ojcu, tylko musiał zdobyć nowe ziemie dla siebie. Jeden z takich synów, Huayna, poszedł sobie na Ekwador i tam zdobył ziemię i odłączył się. Mężczyźni nosili szeroki płaszcz zarzucony na ramiona, związany z przodu. Im delikatniejszy materiał i haft, tym wyższa klasa. To tak jak u nas. Przepaskę biodrową i tunikę bez rękawów. Kobiety nosiły opończe aż po kostki. No to tak mniej więcej jak dzisiaj inkaskie kobiety. Żeby być naprawdę sexy i mieć bardzo lśniące włosy, kobiety myły je w siuśkach. Osobliwe dosyć, ale dobra. Prawie cały czas składano... wszystko było, każdy miał wyznaczoną rolę społeczną, każdy tutaj co robił. Dzieciaki wypasały zwierzęta. Młode kobiety powinny być już żonami i matkami się tym zajmować. Niezamężne kobiety i wdowy miały ceramikę i tkactwo robić. Starcy, hodowla świnek morskich na przykład. Lekka praca. O emerytów troszczyło się państwo. Ciekawe. Inwalidzi mogli pracować na tyle, na ile ich inwalidztwo pozwalało. Też zajmowała się nimi państwo. Co chwilę były... Inkowie są bardziej muzyczni od Azteków. Nic dziwnego, że przychodzą nam na myśl piszczałki od razu, jak myślimy o Inkach. Bo Inkowie właściwie cały czas grali na każde święto i tak dalej. Tamburyny, bębny, flety, pototo. Nie wiem, co to jest pototo, ale jest coś takiego. Jeszcze do nadgarstki kostki bransolety z wysuszonych paznokci z racic lamy. Były magazyny zbożowe na wszelki wypadek, gdyby były kiepskie lata. Znaczy organizacja była. Handel był wymienny. Wymieniano się na ubrania, wymieniano się na towary, na jedzenie. Tutaj Terry Deary sobie robi jaja, że to coś w rodzaju płacisz 2,5 skarpety. Czy ma pan wydać resztę ze slipek? To coś w tym stylu. Inka czuł się bogaty, kiedy miał wielu klientów, którzy od niego zależeli. Był system kliencki. Same piękne przedmioty niespecjalnie tutaj były aż tak istotne. Wojownicy strzelali kamieniami z procy, nie używali łuków ani strzał. W Andach nie ma drewna odpowiedniego do robienia łuków. W przeciwieństwie do Azteków, Inkowie nie jedli psów i brzydzili się plemieniem Huanka, czyli Ekwadorczykami, powiedzmy tak w cudzysłowie, geograficznie, że oni wcinają piesy.
Inkowie nie składali ofiar z ludzi zazwyczaj, chyba że był wyjątkowy głód, wyjątkowa ważna bitwa i tak dalej, wtedy niestety składali ofiary z dzieci. Natomiast co chwilę składali ofiary z lam. Cały czas lam. Wypruwali im tam wątroby i żołądki i czasami w całości. W wypadku suszy i głodu też lamę w całości. W wypadku jakichś tam innych świąt i przybłagalności to fragmenty piersi, płuca, dmuchanie w tkawice, żeby płuca nadymać jak balon. Wzór żył na tych płucach nadymanych odpowie na pytania o przyszłość. Były też wyroki z koki. Jak to działało? Z drzewa koki, jak wróżenie z fusów. Mniej więcej. Obserwowanie drogi, jaką wybiera sobie pająk na podłodze. Też kolejne. Także taki ludek. Także czasami składali w ofierze dzieci, widzicie? Nie byli tacy, takie miłe, miłe ciapciaki. Inkowie. Niektórzy w porównaniu z przeciętnym człowiekiem serca Inków pompowały więcej krwi do organizmu, a krew przynosi tlen do mózgu i mięśni, którego potrzebują. Powietrze było rzadkie, więc Inkowie utrzymywali go więcej. Mieli. Inkowie wyciągali każdy pojedynczy włosek z twarzy za pomocą malutkich szczypczyków. I też hodowali długie uszy. Rozciągali sobie płatki uszu pod ciężarem ozdób. Tak samo jak Aztekowie. To jest jedna z bardzo niewielu podobieństw między tymi ludami. No bo jednak geograficznie odległość jest gigantyczna, nie? Inkowie żyli w niegościnnym świecie, gdzie trzęsienie ziemi i obsunięcia gruntu potrafiły zniszczyć w okamgnieniu to, co budowano latami o świecie. W ogóle śmieszna sprawa, że Aztekowie generalnie wiedzieli, że jest pełno ludów o różnych tradycjach na świecie. Mimo, że meksykańskie ludy były do siebie trochę podobne. Natomiast Inkowie żyli w izolacji. Oni znali tylko swoje własne eksporty kulturowe, czyli jak chłasków na przykład. Także ciekawe, myślę, że ciekawa sprawa te dwa ludy, naprawdę. Także cóż, polecam. W ogóle polecam, zamiast czytać cały czas takie poważne rzeczy, wiecie o co chodzi, czasami naprawdę warto sięgnąć po takie książeczki niepoważne, ale solidne, bo chociaż słuchajcie, sprawdzałem o Rzymianach, Grekach i Celtach książki Terry Dirego, żeby zobaczyć, czy on gdzieś tam nie pohasał i znalazłem tylko jedną taką rzecz, że w książce o Aztekach powiedział, że Hiszpanie wygrali bronią palną, a prawda jest taka, że wygrali mieczami i pancerzami, hiszpańską stalą, której nic nie mogło zatrzymać. Więc, bo muszkiety jednak strzelały tylko dwa razy, prawda? No i tyle, to nie było specjalnie. Znaczy chciałem powiedzieć, podczas bitwy zdążyli może ze dwa razy strzelić, nie? No więc niespecjalnie to na pewno robiło wrażenie, ale przede wszystkim miecze toledańskie. No. Nie wiem, czy Inkowie sobie czaszki spłaszczali, ale chyba któryś z tych ludów, nie pamiętam już który, na ból głowy zalecał przywiercenie czaszki, zrobienie otworów. Tylko nie pamiętam, który z tych ludów.